Picie drożdży przez lata polecane było jako remedium na problemy ze skórą i włosami. Ostatnio przypuszcza się również, że to dobry sposób na pewne zdrowotne przypadłości. Na co pomaga picie drożdży i czy na pewno jest zdrowe? Które drożdże nadają się do picia? Jak przygotować napój z drożdży i po jakim czasie spodziewać się pierwszych efektów? Tego dowiesz się w tym filmie. Picie drożdży to jeden ze sposobów na piękne włosy i gładką cerę, znany już od wieków. Stosowano je już w czasach starożytnych. Obecnie, ze względu na dużą dostępność kosmetyków i suplementów, nieco straciły na popularności. Warto jednak odświeżyć ten zwyczaj. Mimo że napój z drożdży nie należy do najsmaczniejszych, drożdże są skarbnicą składników odżywczych. Przede wszystkim witamin z grupy B, witaminy B12, witaminy A, witaminy C, żelaza, wapnia, cynku, magnezu, fosforu, a także błonnika i białka. Dlatego nie wpływają wyłącznie na skórę czy włosy, ale również na zachodzące w organizmie procesy, wspierając pracę niektórych narządów i wspomagając leczenie drobnych dolegliwości. Pijąc drożdże, łatwo można również uzupełnić niedobory witamin i minerałów. Picie drożdży. Na co pomaga? Na co pomaga picie drożdży? Badania na ten temat ciągle trwają. Z prowadzonych dotychczas obserwacji wynika, że picie drożdży wspomaga m.in. układ odpornościowy, poprawia stan włosów, paznokci i skóry, zmniejsza trądzik, pomaga przy biegunce, może zmniejszyć poziom cukru we krwi i poprawia nastrój. Które drożdże wybrać do picia? W sklepach można spotkać drożdże opisane na różne sposoby, jako drożdże spożywcze, piwne czy piekarnicze. Niezależnie od nazwy, są to jednak te same drożdże, czyli organizmy z takiej samej rodziny. Tyle, że wykorzystywane do różnych celów. Do przygotowania napoju z drożdży najlepiej wykorzystać drożdże świeże, w kostce, które w sklepach spożywczych przechowywane są w chłodniach. Przepis na napój z drożdży. Przepis na napój z drożdży jest prosty, a jego przygotowanie nie wymaga specjalnego zachodu. Składniki: 30 g świeżych drożdży, 250 ml gorącej wody i to tyle. Przygotowanie: rozkrusz drożdże i włóż je do kubka, następnie zalej gorącą wodą, wymieszaj aż się rozpuszczą i pij po ostudzeniu. Wiele osób do takiego napoju dodaje dodatkowo cukier, który zdecydowanie poprawia smak. Picie drożdży i skutki uboczne. Nie ma dokładnych wytycznych, jak pić drożdże i ile czasu powinna trwać taka kuracja. Przyjmuje się, że drożdże można pić raz dziennie, nie dłużej przez kilka tygodni. Maksymalny czas trwania takiej kuracji nie powinien przekroczyć 1,5 miesiąca. Ze względu na możliwe skutki uboczne picia drożdży. A te bywają bardzo różne. Jednym ze skutków ubocznych picia drożdży mogą być np. zakażenia drożdżakowe, rozwijające się wówczas, kiedy drożdże przed przygotowaniem napoju nie zostaną sparzone. To znaczy użyta do jego przyrządzenia woda nie będzie dostatecznie ciepła. U niektórych osób pijących drożdże pojawiają się również wzdęcia, dyskomfort ze strony układu pokarmowego, np. uczucie ciężkości w dole brzucha i bóle głowy. Picie drożdży. Kiedy pojawią się efekty? Pierwsze efekty picia drożdży widoczne są zazwyczaj po 2 tygodniach. To wtedy osoby, które piją napój z drożdży, regularnie zauważają wyraźną poprawę stanu cery, włosów i paznokci, a także inne pozytywne skutki picia drożdży, takie jak poprawę nastroju czy lepszą odporność. Przeciwwskazania do picia drożdży. Kto nie powinien ich pić? Napój z drożdży nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, ze względu na brak badań potwierdzających jego całkowite bezpieczeństwo w tym okresie. Muszą go również unikać alergicy, szczególnie uczuleni na drożdże, a także osoby cierpiące na chorobę leśniowskiego Crohna. Drożdże mogą zaostrzać jej objawy. Oraz chorzy na cukrzycę i przyjmujące leki. Drożdże mogą bowiem obniżać poziom cukru we krwi, co w połączeniu z lekami może prowadzić do niedocukrzenia. W reakcję z drożdżami mogą wchodzić również niektóre inne leki, w tym leki przeciwdepresyjne, czego powikłaniem jest m.in. wzrost ciśnienia krwi. Dlatego jeśli na stałe przyjmujesz leki, to przed rozpoczęciem kuracji drożdżowej najlepiej skonsultuj się z lekarzem.